Witam. Zapraszam na film, w którym pokażę, jak zrobić taką piękną, makramową bombkę.
Do zrobienia naszej bombki będzie potrzeba więcej niż jedną makramową gwiazdkę i śnieżynkę. Zobaczcie, jak zrobić inne makramowe gwiazdki w kartach podpowiedzi. Aby zrobić naszą bombkę, będzie nam potrzebny nadmuchany balonik oraz mieszanka gotowego krochmalu i białego kleju do drewna typu Wicol. Mieszamy je razem w mniej więcej równych proporcjach. Jednak okazało się, że klej jest zbyt gęsty, możemy dodać też troszkę wody. W mieszance moczymy nasze gwiazdki, a potem układamy na balonie. Najlepiej je ze sobą troszeczkę powiązać. Przyda nam się igła, która nie będzie ostra, na przykład taka do zabawy dla dzieci, plastikowa. Thank you.
tak przygotowaną bombkę zostawiamy do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Ale najlepiej nawet na troszkę dłużej, żeby mocno stwardniała. Po tym czasie możemy bezpiecznie wyjąć balonik, a kula zostaje twarda i sztywna. Teraz trzeba koniecznie poobcinać te kawałki sznurka, które nieładnie wyglądają. Można to zrobić bezpiecznie, bo kula nam się nie rozpadnie. Gdy dodamy kokardę i włożymy do środka lampki, nasza bombka wygląda przepięknie jako samodzielna dekoracja, ale oczywiście równie ładnie będzie wyglądać na choince. Dziękuję bardzo za uwagę, a jeśli mój pomysł Wam się podobał, proszę udostępniajcie film i dajcie lajka. A jeśli chcecie zobaczyć więcej moich ciekawych pomysłów,
Zapraszam do subskrybowania kanału.